Hallo, witam serdecznie z tej strony Remix, a to jest kolejny odcinek z Europy Universalis 4. I zakupiłem sobie ostatnio DLC do Europy, a mianowicie chodzi o Common Sense. Dobrze mówię? Nie wiem, nie dokładnie, ale wiadomo, Common Sense, coś z, na porządkiem z Common, co daje nam możliwość boostowania prowincji i różnych tam jeszcze politycznych boostów, a nie, może nie boostów, ale opcji. I już mi tutaj wyskoczyły jakieś dwie. Debata w parlamencie i kilka miejsc w parlamencie i trzeba to teraz jakoś ogarnąć, no bo modzik kupiony przeze mnie niedawno, więc jeszcze nie ogarniam go. No ale co, urozmaicie na łonie gierkę, to jest najważniejsze, no nie? Co my tu mamy? Naval Mason, Naval Morale, Local Movement, Speed Highway. Mamy mało dyplomacji. Dobra, pierw ogarnijmy ten parlamenty. Debata. Mogę zacząć debatę. Start debata. Nie mamy ludzi w debacie w ogóle. W parlamencie raczej. Nie wiem, jak tam się do nich dodać, ale dobra. Dobrze więc, co ja mogę, co ja chcieć. Coś się. Pustować możemy ludzie i to za bardzo tanie środki na to można wydawać. Więc teraz już nie musimy tak na chama podbijać, żeby mieć development. Teraz możemy sobie na spokojnie pustować nasze prowincje, które już mamy. I nie tracić przy tym nie. Nie rosnąć przy tym z tak dużą agresywną ekspansją, bo wystarczy wtedy, że sobie zbustujemy nasz kraj, aż ta agresywna ekspansja spadnie i wtedy można sobie działać. Teraz tak, bo co ja tutaj mam? Armia. Widzę, że armia jest. Aha, dobra, my wciągaliśmy ostatnio tych. I teraz czasem nie planowaliśmy zaatakować Buriata. Co się stało się teraz? Pauza. Dobra, nowe miejsce w parlamencie. Alians od Milanu. A chętnie przyjmę. Kilwa, Kamerun, Jutz. Reszta mnie nie obchodzi. Możemy dalej kontynuować. Macie tutaj już gotowi do ataku. Royal Marriage z Hiszpanią. Dobra, kory weszły. Szamaniści? What the fuck? Brytyjskie nigdy. Opodatkować. No dobra, mamy tutaj ile? 150 tysięcy ludzi. Buriat jest oblegany przez Bengala i Cikagata, więc możemy sobie dziapnąć cokolwiek. Nikt do nich nie dołączy, będą walczyć sami, więc lejemy się. Ta 50 wchodzi tu. Ta tu. Ogólnie to będziemy po prostu ich. Gwałcić, no. W ogóle fortu po tej stronie nie ma. Same przejmowanie takie proste terenu będzie. Ale weźmy na czwórkę. Bo nie nadążam wojskami wysyłać. A to już poprzejmowane jest. Mamy kolejnego merchanta, to po wojnie go gdzieś wyślemy. Właśnie uwalniemy sobie taki tutaj klocek fajny terenu. Mają duże, fajne tereny. Mało bogate, ale duże. I to mi się zawsze najbardziej podoba, żeby mieć fajny, duży kraj. Napisik. Dobra, stacja już tej stabilizacji. Nowe miejsce w parlamencie. On się powoli tam zaludnia.
Dobra, mamy 21%, a na razie zajmujemy tylko jakieś tam zwyczajne prowincje. Oho, czekajcie, bo tu błąd. W Syberii, a to może wybuchać. No, trzeba zająć te forty teraz. Adwisor jakiś. Unrest, na maksie. Tak samo ciebie też wezmę. Mamy dużo masa, mamy po prostu tak dużo pieniędzy, że nie mamy co z nimi robić. Więc wykorzystamy to do, żeby sobie... Po prostu rozbudować nasz kraj. Wszystko pójdzie w development. A Bengal już ich tam zjadł co mógł. Zostało tylko to, co widać. Na razie nie możemy więcej podbić, zanim tego fortu nie zdobędziemy. Rule the seas, morale. O! O, 88%. Na razie więcej nie potrzebujemy. No to co? Zaczynając odtąd. O, na pewno tą wyspę bierzemy. Dam, 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 to. 30 aggressive expansion. Akurat. Akurat. Cie! Pauza. No i pięknie. A wy sobie resztę zjecie. No i graniczymy z Japonią już! Jako Wielka Brytania. Jako czerwone diabły. Zobaczcie, jakie korytanie w ogóle. Tam po 3 developmentu na prowincji jest. Tak, my tutaj zostawimy 25. A 50 zasuwać gdzieś w okolice Rosji. Zresztą. O, tutaj na pewno wejdzie. Wow, ale burkło. Military technology. O, przecież te 50 prestiżu. Jakie super eventy. Ale ty do Sztokholmu zasuwaj. To. Startujemy z debatą, panowie! Co my tu mamy? Global Trade. Advisor. Kolonistów nie potrzebujemy więcej, bo już się nie da. O. Support Niger Coast. Czekajcie. O, tu możemy jeszcze wpływać na to wszystko. Żeby ich przekonać, tak? No zobaczymy, czy przejdzie ta debata. Mam jakąś tutaj idejkę. O, manpower recovery speed. Co to jest? You can upgrade your government rank. Dostanę 25 prestiżu. No to upgrade'ujemy, mam 100 prestiżu.
Teraz robimy się chyba silni, tacy wam powiem. Nie można nam zarzucić, że jesteśmy słabi. W sumie Vladka możemy wciągnąć. Co wy na to? Circasia tylko by dołączyła. No to byśmy zjedli ich żywcem po prostu. To te 250, które tutaj zmierzają. One się tym zajmą. Bunty w British Practicular. O, żeż wy. A wy to kto? Niger Ivory Coast. Ktoś wam pomaga? To. No to. Jezu, ile nowych kultur pododawał ten mod. Ten dodatek. Aha, kupiec. Kazań, White Sea, Syberia. No trochę tego odkryliśmy. Znowu Brabant mi zapieprzył. I Lubeka w Bawarii mi zapieprzyła. Nie może tak być. Rewolta, fucking. Dawaj sam do Kazania. Gdzie tu coś pizgło? No dobra, no to musimy połączyć. Ta 50 musi ich pokulać. Nie ma opcji, że nie. No dobra, a tutaj mamy jakieś klejmy, czy... Tak, mamy. No to fajnie. Lecimy z wojaczką. Trum. Dobra, to oblegajcie. No i to trochę poczekamy, zanim się nasi połączą. Tysiące. Tylko przydałby się lepszy power projection. To 7%. Jezu, oni się też połączyli. I któryś military leader mi tu zginął. Dobra. Na stolicę. Z Bengalem już graniczę. Nie jestem zbyt lubiany u nich. Stopień dyscypliny. A gdzie ja nie zdążę tam podejść, będę miał minusy. Ale dobrze, jak wypieprzyli już moich ziem, to dobrze. A, już kapitol zajęliście.
To super, a miałeś 30% wtedy. Kor, 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 kor! Właśnie, weźmiemy sobie... Nie, nie możemy! Dum 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 dum. Dobra, trusy wszystkie minęły. Trzeba teraz mieć się na baczności. Tom to 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 tam tom tom torom tom tom torom tom tom torom tom to 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 to. Zeżremy w sumie może nie całego wlatka, ale tak do tego miejsca, tak ten cypeczek. Kartydzi się cały czas rozszerzają. A będziemy mogli wpieprzyć Litwę przynajmniej. Dobra, mamy 46%. Tum, 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 tum. Tutaj? No tak, bo nie zrobiłem autonomii, no Jezus Maria, przecież to było jasne, że oni się zbuntują. Chociaż... Zero Andresta. A pozwolili, to idź się tam ich zabić. Umordować. Nie chce mi się więcej militarków brać. A co do... Jak oni tutaj przypłynęli. Aha, cyrcasia ma pewnie okręty jakieś. O Boże! Dobra, zobaczmy ile już są w stanie oddać. Całkiem przyjemnie. No to dobra, weźmiemy tyle. Dziap. A proszę mi się tu nie buntować. Wy do Kazania, a wy do tego Sztokholmu. Kor, 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 kor. No to już trochę droższe korki. Ale są, dobra. To co ja tutaj? Hajs na plusie jeszcze mam. Oho. Już widzę jak na plusie go mam. Minus 80 aż. Ale jak to jak najemników byśmy usunęli, to by było już git. Teraz to w sumie będziemy po prostu czekać. Manpower niech sobie rośnie. 1300 na plusie idzie. Dobra, ta rewolta mnie nie obchodzi akurat. National Manpower Modify. Tak jest, militarkę idziemy. Wezmę sobie już ten dyplomatik, bo mnie wkurza. Jezu, ile tu to konwertowania. Na razie nic nie podbijamy już, kurde, bo... Za dużo. Alliance on Zoo. Tak średnio wam powiem, bo ja tutaj z Bengalem wolę się dogadać. Ho, 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 ho! Cudownie! Po prostu genialnie.
Co już z Bengalem? To teraz na wschodzie można walczyć. No co jest? I co? I pewnie Francja dołączona. No oczywiście. Ale za nami jest Hiszpania. A wiecie co? Zobaczmy. Zobaczmy, czy uda nam się ich rozbić. Jo, lajtowo. Naszych tam poumierało, ale... A to są najemnicy. My ich usuniemy. Żeby nam manpowera nie kradli. A te wszystkie siły do Skandynawii. Czyli... Łącznie 100 tysięcy ludzi. Trzeba je przetransportować ich. Ten teraz nie ma jak wrócić. Wypieprzaj mi z tej ziemi. Jeszcze więcej ludzi w parlamencie. Muszę ich tutaj, widzę, przekupywać w sensie jakimś merkantylizm. Czemu same straty? ...40% szans na wygranie, no to... to chyba dobrze, nie? Teutonik, czemu nie dołączyłeś do wojny? No w ogóle aliansu nie mamy. Nie no, super. A pierwszy przetransportuj mnie tutaj. French. Ogólnie jest nas dwa razy więcej, ale wiadomo jak to z Francuzami. Już Milan przepierdolił swoimi 70 tysiącami ludzi. Dlatego my musimy tam wylądować całą setką. Zobaczmy jak to wygląda w ogóle. Military area. Łącznie. Francja jest na czwartej pozycji, jestem na pozycji siódmej. Ale Francja nie ma manpowera, jak tu widzę. Oni mają 140 tysięcy wojska, ale nie mają manpowera. Ja mam 100 tysięcy wojska i 80 tysięcy manpowera, więc jestem na wygranej pozycji. Mówiąc tak, wiesz, wiecie. Jeśli chodzi o optymizm. Przydałby się jakiś taki lepszy genek. A jaki tutaj jest taki gamoniowaty? Na przykład ten. Wyrzuć go. O, tak! Mamy kozaka. Ale kozak też jest jednogwiazdkowy. No super, a wygląda już na dwu. Transportuj mnie, transportuj. No to... Kurwa, Francuzi mają 135 okrętów, to jest brutalna siła. Dobra, lądujemy. Lądowanie w Normandii. No, może nie w Normandii, ale we Flanders. Musimy obserwować te wojska. O, fuck. Walcz, wygracie tę bitwę morską. Mamy więcej tych dużych okrętów. Mamy większe morale. Dodź! Zniszczcie ich okręty. Jezus Maria, jakie w ogóle straty po obu stronach. Aaaa, moja piechota też tutaj.
Umiera, no zabici w końcu, dobrze. Co tu się odwaliło teraz? Ci się teraz muszą naprawić, a moje wojska tam zostały same. Dalej, manpowerować, jeszcze bez generała. Co jest? Już mi czymś to rozbili, no super! A 6 mamy 100 tysięcy wojsk. O, na razie nie będziemy debatować. Co jest? Litwa. I Bohemia jeszcze do tego, no serio. Dobra, wiecie co, walić Francuzów. Czego ty, kurwa, chcesz? Offered tribute, suggest. No, nie będziecie moimi subiektami. Dobra. I idźcie się wypchajcie. My teraz musimy zapiżdżać na wschód, bić się z Litwą. Tak, obwadzimy w ogóle ignorować Bohemię, bo Bohemia teraz jest na takim propsie, że to jest szok. Dawajcie mi obrońcę wiary. Dobra, transportuj mnie po prostu do Skandynawii, dalej sobie pójdę z buta. No ale Teutonik, pomóż mi w tej wojnie, no! My też chcemy tam iść, dobra. Zasuwamy. Litwę jakoś spróbujemy szybko zjeść i dzięki temu będziemy mogli spisować. Innego rozwiązania tutaj nie widzę. Tym bardziej, że Teutonik nas olał. Dobra, polepszymy sobie stosuneczki jeszcze z nimi. Ha. Może jednak z Gartidem też się dogadamy jakoś. Bo tu jest taki alians. I to ciężko trochę ruszyć. Ty, tutaj jest ponad 100 tysięcy Litwinów. Że co? Litwa, 100 tysięcy ludzi? Z tych prowincji? Po 10 developmentu, co to? Ile oni mają tam najemników? Zero. Dobra. Nic nie mówię. Nie wiem skąd oni to wytrzasnęli. Małe najemni, najemni. Ale my sobie walniemy też najemników. O, to dobrze, dobrze, że się ta wojna tak nie zaczęła. Ja zakończę w tym momencie odcinek, bo ho, trochę czasu minęło. No i w następnym już będziemy kontynuować tą wojnę. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!